Cześć, czołem, Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Kolejny przykład piwa w stylu Double IPA, aczkolwiek w wersji nowoczesnej, jak sam browar Kingpin napisał na etykiecie. Fidelity, czyli Double IPA z browaru Kingpin, chmielone odmianami Amarillo, Citra i Galaxy. Bardzo ładna puszka. Raz jeszcze rzut oka, tak się prezentuje etykieta. Kolorowa, artystyczna, bardzo dobrze to wygląda. Double IPA. Co na temat tego piwa, jeśli chodzi o parametry? 19,1 plato, 8% alkoholu. Nie mamy informacji na temat IBU, a przynajmniej ja nie znajduję. Sama etykieta zaprojektowana przez Patryka Hardzieja, o czym warto tutaj wspomnieć, dlatego że naprawdę wygląda bardzo, bardzo dobrze. Piwo jasnogórnej fermentacji, niefiltrowane, pasteryzowane. Co jeżeli chodzi o skład tego piwa? Woda, sód jęczmienny, pilzneński, sód pszeniczny jasny, płatki owsiane, płatki pszenne, chmiele, tak jak wspomniałem, Amarillo, Citra Galaxy, drożdże White Labs WLP 067 Coastal Haze. Piwo wyprodukowane w browarze Zarzecze dla browaru Kingpin, uważone przez browar Kingpin w browarze Zarzecze. Chyba tak lepiej. Mamy również, co warto odnotować, logo. Logo PSBR, logo piwo kraftowe na etykietach browaru Kingpin. Ono się pojawia. Data przydatności 21 grudnia 2021 roku. Nie pamiętam ceny, ale piwo było kupowane w Piwnych Mostach, w sklepie internetowym, więc można sprawdzić, ile kosztuje w Piwnych Mostach i już będzie wiadomo, jaka jest cena. Bardzo ładna czarna puszka z bardzo ładną etykietą. Zatem nie pozostaje mi nic innego, jak tylko tę bardzo ładną puszkę otworzyć i zweryfikować, czy zawartość jest równie atrakcyjna. Ok. Piwo mamy otwarte. O, no, niuch z puszki jest mega obiecujący, także nie przedłużamy, a przelewamy to piwo do szkła. Bardzo ładnie się pieni, co jest, myślę, tutaj również zauważalne. Dobrze wygląda, dobrze wygląda. Jest wyraźnie zmętnione. Nie jest to może taki soczek wizualnie, ale zmętnienie jest naprawdę bardzo wyraźne. Mocno zamglone piwo z piękną pianą. Możliwe, że jest dość wysoko nagazowane, ale będziemy to weryfikować, chociaż nie syknęło jakoś bardzo mocno podczas otwierania. Barwa taka żółto-pomarańczowa, ale tak jak widzicie tutaj, no z waszego punktu widzenia ono jest oczywiście znacznie ciemniejsze. Ja mam lampę przed sobą tradycyjnie, więc moje odczucie wizualne jest nieco inne. Natomiast piwo ma taką barwę właśnie żółto-pomarańczową. To jest taka ciemna żółć wpadająca w pomarańcz. Bardzo dobrze to wygląda. Zamglenie oczywiście zawsze dobrze wygląda w przypadku tego typu piw. Piana, barwy delikatnie kremowej, delikatne ekry, zbudowana z różnych oczek, dlatego że mamy i drobne, i średnie, i większe, ale sama struktura tej piany jest nawet mniej istotna. Chodzi o to, że ona jest bardzo zbita, ta warstwa jest bardzo zbita. Myślę, że ona się będzie tutaj dość powoli redukować i generalnie wygląda bardzo, ale to bardzo dobrze i apetycznie to piwo. Jak pachnie? Aromat ze szkła. No, naprawdę, ten niuch z puszki, bardzo obiecujący, absolutnie znajduje potwierdzenie, jeżeli chodzi o to, co mamy w szkle. Feria owocowa. Piwo pachnie świetnie. Wszystko tu jest. Cytrusy są. Ananas jest. Dojrzałe mango jest. Właśnie te nuty cytrusowe są też wyraźne. Aromat jest dość słodki, to trzeba powiedzieć. Jest słodki, jest owocowy.
zdominowany przez dojrzałe owoce tropikalne. One się nawet na pierwszy plan wysuwają trochę. Natomiast na drugim planie są również całkiem wyraźne cytrusy na czele z nutami grejpfrutowymi. Jakaś limonka się tutaj pojawia. W ogóle gdzieś tam trochę majaczą białe owoce. Może melon też. No, słodko-owocowo-tropikalnie, cytrusowo. Bardzo dobrze to pachnie. Piana bardzo dobrze wygląda. Piwo bardzo dobrze wygląda. Próbujemy. Fidelity Double IPA, Browar Kingpin. Wasze zdrowie. Takie Modern Double IPA. Zdecydowanie w moim typie. Intensywnie owocowe, bardzo soczyste w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o odczucie w ustach. Naprawdę tej soczystości tutaj jest sporo. Intensywna owocowość. Czuć pełnię taką nektarową wręcz, słodką pełnię, ale finisz jest wytrawny, dlatego że dostajemy tutaj bardzo wyraźną, bardzo konkretną goryczkową kontrę. I ona nam bardzo dobrze balansuje to odczucie słodkie, owocowe, takie odczucie słodyczy owocowej, intensywnej na granicy New Englanda wręcz. Chociaż wygląd nie jest taki w 100% soczkowy, o czym wspomniałem, to gdzieś jednak to piwo ma takie zacięcie idące w kierunku takim vermontowym, New Englandowym, ale w tym przypadku jest to naprawdę kontrowane bardzo konkretną goryczką, taką, która się rzeczywiście kojarzy z bardziej klasycznymi Double IPA. Ale jednocześnie mamy tutaj ten cały taki anturaż soczkowo-owocowy, nektarowy trochę i to jest super. Każdy łyk przynosi nam falę takiej owocowej, tropikalnej słodyczy zdominowanej przez nuty mango i ananasa, a po chwili następuje silne, zdecydowane uderzenie goryczki. Goryczki bardzo przyjemnej. Nie jest to goryczka zalegająca, nie jest to goryczka łodygowa. Ona ma taki chyba ulubiony przeze mnie albedowy, grejpfrutowy charakter. Jest bardzo, bardzo fajna. Pozostawia taki lekko garbnikowy finish. O, to jest dobre określenie. Ona jest też taka garbnikowa przy okazji. Taka właśnie albedowa. Super. Nagazowanie jest umiarkowane, wbrew temu, czego się być może obawiałem, ale możliwe, że się trochę też odgazowało przy nalewaniu. To jest inna kwestia. Natomiast czuć bardzo fajną gładkość. Ona jest delikatnie kremowe, takie okrągłe. Myślę, że tutaj płatki też wykonały swoje zadanie bardzo dobrze. Co z alkoholem? No, alkoholu tutaj nie czuć. Pije się to jak zwykłą IPę w zasadzie i to czyni to piwo zdradliwym. Alkohol jest bardzo dobrze ukryty, ale pamiętajmy, że mamy tutaj te równo 8%. Dobrze czytam? Tak, równo 8%. I to jest konkretna zawartość alkoholu, natomiast jest on perfekcyjnie schowany pod tymi owocami, pod tą krągłością, kremowością, bardzo przyjemną pełnią tego piwa. Pierwsze od dłuższego czasu piwo z Kingpina i trzeba powiedzieć, że forma jest naprawdę bardzo dobra. Świetne piwo, świetna Double IPA. Jak najbardziej się wpisująca w aktualne IPowe trendy związane z soczystością, związane
z intensywną bardzo owocowością, z takim trochę nektarowym zacięciem, czyli to, co dobrze znamy od miesięcy wielu, a jednocześnie jest ta goryczkowa kontra, taka trochę oldschoolowa, ale też bardzo przyjemnie grejpfrutowa, bardzo szlachetna. Nie ma w tej goryczce nic niepokojącego, nie ma w tej goryczce nic zalegającego. Jest szlachetna, jak to piwo. Jeżeli piliście Fidelity Double IPA z browaru Kingpin, koniecznie podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach pod filmem. Bardzo jestem ciekaw, jakie macie odczucie odnośnie tego piwa. Moje są bardzo pozytywne, zarówno jeśli chodzi o aromat, jak i smak, jak i ogólne, całościowe odczucie. To tyle z mojej strony. Tomasz Migdałek, Birofile, vlog o piwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć!